Cześć, siemanko, tu Maciek z ogrodu Macieja. Właśnie jestem przy Musa Siem Ruby, którego chcę przesadzić, ponieważ nie chcę rosnąć pod Maurylasem, który ma już niedługo będzie miał 4 metry. Konsultowałem się z kolegą, od którego go mam. Tutaj jest ten Siem Ruby. No one lubią bardziej słoneczne stanowisko, a tutaj pod tymi liśćmi maureli to nie za bardzo. Tak samo widzieliście historię mojego Grand Nine, który tutaj przebiedował i jakoś odbił. Był wsadzony w maju, sadzonka miała wysokość gdzieś około, no może 40 cm. Niestety majowa aura, było bardzo zimno, mokro. No skutecznie spowodowała to, że korzenie zgniły. Ziemia była za zimna, korzenie zgniły, roślinka nie chciała rosnąć i już prawie padła. Wyciągnąłem ją z ziemi, wyczyściłem, tam nie było żadnego zdrowego korzenia, była sama bulwa. Sam korm był z dwoma odrostami i te odrosty żyją, ale także i główna bulwa wypuściła liście. On tutaj jest złamany, ponieważ podczas wiatru przewróciła mi się na niego ta monstera i go trochę połamała. No i co? I właśnie chcę je trochę jeszcze, może jeszcze zdążą podrosnąć, chcę je podgonić trochę w donicach. Ziemię jaką zastosuję, to taką samą jak zastosowałem dla alokazji Borneo Giant. To jest ziemia uniwersalna kupiona w Castro Farmie, tak przeinaczyłem specjalnie, i perlit. Zmieszałem tu perlit w proporcjach jedna część perlitu na trzy części ziemi, czy dwie części, jakoś tak to wyszło. Perlit możecie łatwo kupić na Allegro, on jest w takim wielkim, chyba 100-litrowym worku. To są groszowe sprawy, a bardzo to jest przydatne do mieszanki z ziemią. Ziemia kupiona w tym markecie, o którym wspomniałem, jest bardzo fajna, taka luźna, bardzo luźniutka, jest drobna, ale jest strasznie luźna. Dodatkowo jeszcze zmieszają z perlitem, także korzenie będą miały duży dostęp do powietrza i przepraszam, i będzie to przepuszczało wodę. No dobra, to już więcej nic nie będę mówił. Wykopię zaraz tego łebka i przesadzamy. Na razie nie mieszałem. Tutaj jest czysta, uniwersalna ziemia z perlitem. Nie dawałem tu żadnych oborników, kompostów, nawozów, nic. Już napisane jest na paczce, że tu ta ziemia uniwersalna zawiera nawóz na 6 tygodni. Zobaczymy. No zobaczymy, ja zawsze mówię zobaczymy, przekonamy się. No bo to tak wychodzi, nie? Nigdy nie wiadomo, czy ta roślina się przyjmie, czy przeżyje, czy podrośnie jeszcze. Ja cały czas eksperymentuję w ogrodzie. Wiecie co? Przed chwilą właśnie zauważyłem w tym momencie, że zakwitła mi kolokazja eskulenta. Całkowicie przypadkiem. No to już drugi rok jak mi zakwitła. Ale powykręcana. Ale twarda. Przypadek. No i dobra. Musa Siem Ruby wyląduje w tej kwadratowej doniczce Grand Nine. Okrągłej są donice około 10 czy tam 11 litrów. I wystawię je w miejsce bardziej słoneczne niż tutaj, gdzie dłużej słońce operuje. Donice będą oczywiście stały na trawniku, także słońce będzie je ogrzewać, będą miały ciepło.
No już wiadomo, dzień jest coraz krótszy, coraz mniej tego słońca, już noce są chłodnawe, ale myślę, że jeszcze ten zabieg spowoduje to, że podrosną do może, no może do końca września podrosną jeszcze. Zależy wszystko od pogody, od temperatury. Czy będzie zimno, czy będzie ciepło, czy będzie padało, czy nie. Jak będzie zimnawo, to oczywiście przyniosę donicę na ganek, na okno południowe, tam mają ciepło, tam gdzie jest właśnie szpital dla tych małych kolokazji i alokazji, które sobie nie poradziły. No i to są właśnie te jeszcze dwie rośliny, które w tym roku najgorzej rosną. Właśnie ten Siam Ruby i Grand Nine. No i trzeba to jakoś uratować, mam nadzieję, bo to Siam Ruby to jest jednak kolekcjonerska perełka i trzeba to ratować. Siam Ruby już wyciągnięty, ma bardzo fajne korzenie, zdrowiutkie. I słuchajcie, nie wiem jak to się dzieje, ja tutaj leję codziennie prawie, tak na oko mierząc, no 20-30 litrów wody, może trochę więcej dla Maureli. I przy okazji oczywiście podlewam też tutaj wszystko naokoło, wbijając tutaj saperkę, no ile na głębokość 15 cm, tam jest kurczę sucho. Te banany normalnie wszystko wyciągają z tej ziemi, wszystko, normalnie wszystko co się da, całą wodę. Może dlatego też ten Siam Ruby też tak nie chciał rosnąć. Tu na wierzchu około 10 albo 5 cm, jakoś tak, jest fajna taka wilgotna ziemia, a już niżej jest zdecydowanie bardziej sucho. Może to od tej wilgoci zależy. Może ich tu za dużo było po prostu, za gęsto. Dobra, musa wyląduje sobie tu. Wystarczy przysypać. Wiadomo, po wykopaniu, po przesadzeniu roślina jest w szoku, straciła na pewno część korzeni, jak najwięcej korzeni chciałem uratować, ale zawsze coś tam straciła i na pewno teraz nie wie co się dzieje, nagle ją z domu wyciągnęli i się boi, jest w szoku i na pewno przez jakiś czas nie będzie chciała rosnąć. Myślę, że to zajmie około tygodnia, zanim skuma o co chodzi. I dlatego nie chcę od razu tak kwestii podlać. Podleję to tylko troszeczkę, żeby nie przelać całej tej bryły korzeniowej. A korzenie jeszcze właśnie w poszukiwaniu wody powinny zacząć się rozrastać. To tak teoretycznie. Musa Siam Ruby wykopany. I jeszcze co tam u Grand Nine słychać. Grand Nine został posadzony tutaj w samym włóknie kokosowym. We włóknie kokosowym, ale w gruncie. Ostatnio nagrywałem, to wam pokazywałem jakie ma korzonki. O, można go lekko wyciągnąć, ale ja go podważę łopatką. O, widzicie, włókno kokosowe, ale korzonki jakieś tam są. Także Grand Nine żyje. Wyciągamy go i to samo co Siam Ruby przesadzimy do takiej samej mieszanki. No, donica okrągła, to tylko przypadek. I tak jak powiedziałem, na słoneczko i może się uratują. No to dzisiaj był taki plan, żeby coś porobić w ogrodzie. Plan wykonany. Na pewno jeszcze będzie koszenie trawnika. Dobra, to nic. Serdecznie was pozdrawiam. Lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Łapki do góry, łapki na dół. Cześć.